Ukończyła Pani którąś z klas zawodowych? Dzień dobry, jestem Ciemiber. Czy zechciałaby nam Pani udzielić odpowiedzi na kilka pytań? Tak, oczywiście. Oczywiście. Zależy, jakie to będą pytania. Oczywiście. Jeżeli nie będę mogła, to oczywiście. Proszę bardzo, słucham. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy uczyła Pani którąś z zasadniczych klas zawodowych? Tak, uczyłam trzecią klasę cukierników, od pierwszej klasy uczyłam. Drugą dziecka. Tak, cukierników, tam sprzedawców. Uczyłam w tym roku drugą zetkę. Ta zetka kończy w tym tygodniu już zajęcie. Kucharz. Uczyłam klasę drugą PCS, część klasy o specjalności sprzedawcy. Przez dwa lata uczyłam drugą CS i również drugą zetkę. I jak Pani wspomina współpracę z nimi? Bardzo dobrze. Troszkę problemowa. Bardzo dobrze. Była to bardzo mała grupa, 10-osobowa, tak bardziej dorośli i nabrali takich więcej umiejętności. Tak z każdym rocznikiem. Troszkę łza wokół się kręci, że już kończą. Jednak będę ich, tak jak wszystkich uczniów w mojej karierze zawodowej, bardzo, bardzo długo. Sympatyczne klasy. Rozgadane nieco, ale myślę, że taka umiejętność dyskusji się im przyda kiedyś w życiu. Tak jak to w każdej klasie się zdarza, są osoby bardziej ambitne, są osoby no takie troszkę leserowate. Mam nadzieję, że dużo wymieści z moich zajęć. Pamiętam ich, jak przyjmowałem ich do klasy pierwszej, już całkiem inaczej wyglądają, bo to są już osoby dorosłe, także z tymi zdjęciami na legitymacji nie bardzo się wszystko zgadza. Myślę, że będą dobrze mnie wspominać, bo ja ich na pewno będę nie rozumiem. Powiem tak, młodzież się bardzo zmieniła, bo dalej nie czytają książek, lektur. No ja myślę, że będą dobre wspomnienia.